Powstanie styczniowe było najdłuższym z polskich zrywów niepodległościowych XIX wieku. Wypuchło 22 stycznia 1863 roku przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Powstanie objęło polskie ziemie zaboru rosyjskiego, ale organizacyjnie było silnie wspierane przez Polaków z zaboru pruskiego i austriackiego. W czasie powstania stoczono 1229 bitew i potyczek, z czego większość na terenie Kongresówki, a także na terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy. Ogólna liczba uczestników powstania to około 200 tysięcy, z czego tylko około 30 tysięcy to byli żołnierze. Powstanie było niedoposażone. Opowiadają o tym słowa Wincentego Pola: poszli nasi w bój bez broni. Szczególnie odczuwało się niedostatek broni palnej. Pieśń Władysława Ludwika Anczyca „Hej strzelcy, wraz nad nami orzeł biały” opowiada o walce strzelców, jednak część żołnierzy tego zrywu miała tylko broń drzewcową. Byli to kosynierzy, rekrutowani najczęściej z chłopów. Tworzyli formację skuteczną w zwarciu, ale bezradną wobec ognia rosyjskiej piechoty oraz artylerii. Najgorzej było z oddziałami formowanymi na wschodnich ziemiach zaboru rosyjskiego. Tak uzbrojone oddziały, mimo liczebności i wielkiego poświęcenia, nie miały szansy na pokonanie regularnego rosyjskiego wojska. W walce i na skutek rosyjskich represji zginęło około 30 tysięcy uczestników tego zrywu. Około 40 tysięcy zostało zesłanych do wschodnich prowincji rosyjskiego imperium. Powstanie styczniowe wygasło w październiku 1864 roku. Niedzielny koncert Phoenix Theatre w Newton D. jest pierwszą muzyczną odsłoną celebrowania 160. rocznicy wydarzeń styczniowych wśród Polonii na terenie Szkocji. Punktem zapalnym do wybuchu powstania styczniowego była branka, czyli powołanie do rosyjskiego carskiego wojska. Na wieść o tym młodzi Polacy postanowili zawalczyć o swoją wolność. Studenci, gimnazjaliści, poeci, dziennikarze z pozytywną energią i wiarą w zwycięstwo tworzyli pieśni okolicznościowe zagrzewające do walki. Jedną z najbardziej szanowanych formacji wojskowych powstania o nazwie Żuławy stanowili studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentowane pieśni należą do dziedzictwa kulturowego Polski i zostały odnalezione w ramach badań, kwerend muzealnych i bibliotecznych, stąd też partnerem projektu jest Muzeum Niepodległości, oddział 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej, byłej carskiej twierdzy, gdzie więziono i stracono przywódców powstania styczniowego z Romualdem Traugutem na czele. Cytadela Warszawska jest nie tylko miejscem męczeństwa. Obecnie znajduje się tam ekspozycja muzealna. Zgromadzono w niej najwięcej pamiątek, dokumentów związanych z przebiegiem tego zrywu. Niedzielne wykonanie pieśni będzie zawierało oryginalny repertuar, ale w nowej, interesującej, współczesnej odsłonie. O dziwo, niektóre z tych utworów są dzisiaj znane z innym tekstem. W pracy nad utworami towarzyszyła nam refleksja, iż treści pieśni nadal są aktualne, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Drugą część koncertów Newton D. wypełnią utwory inspirowane melodiami ludowymi z regionu, w którym się urodziliśmy, z naszych okolic Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia 160. rocznicy Powstania Styczniowego i udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.